Hej kochani, to znowu ja. Tym razem z pozdrowieniami dla Andrzeja. A dlaczego? Kochani, dla Andrzeja i Ewci. Ponieważ pomysł tej podkarmiaczki wychodzi właśnie od nich. Nie wiem, kto pierwszy zapoczątkował, ale do mnie dotarła wieść o fajnym sposobie właśnie ze wschodu Polski. Więc dlatego, jeżeli potrzebujecie fajnego pomysłu, no to kochani, sprzedaję Wam pomysł bez zgody autorów. Mam nadzieję, że się nie obrażą. Ale tutaj chodzi właśnie o pomoc pszczelarzom pomiędzy sobą, o udostępnianie fajnego czegoś, co ułatwia nam życie. Więc kochani, podkarmiaczka z pojemnika do lodów 5-litrowa. Wchodzi idealnie do pół korpusu. Mamy tam centymetr luzu nawet pod powałką. Możemy też karmić bezkontaktowo, kochani. Czyli kładziemy sobie powałkę. Fajnie dać pół korpus, ja nie mam z braku laku, muszę poprzerzucać jeszcze korpusy, ale możemy sobie lać dokładnie przez pajączek, wchodzi nam tutaj pięknie i wtedy zamykamy sobie, kochani, pajączek dekielkiem i mamy bezkontaktowo. Oczywiście jak otwieramy, zawsze tutaj będą pszczoły się wieszały, więc część ich będzie wychodzić do góry, ale wtedy dobrym sposobem jest po prostu zrobienie im luki. Dla mnie nie przeszkadzają mi pszczoły na powałce pod daszkiem, po prostu lubię, jak sobie tam chodzą, one też lubią tam sobie sprawdzać, jak jest chłodniej, wchodzą mi pięknie do środka, więc tutaj współpracujemy. Przy chłodniejszych wieczorach w ogóle ich tutaj nie ma, więc pajączek może być otwarty i wtedy otwierając daszek fajnie można sobie nalać, czy to kochani jakimś dzbankiem, czy jak macie dobrze scentrowane oko prosto z wiaderka. Ja nie mam aż tak dobrze scentrowanego oka, więc ja sobie uchylam, fuk i gotowe. Pozdrawiam, miłego.